Nagranie i produkcja Studio Plac. Dzień dobry, Joanna Mziołek, to jest program Mówiąc Wprost, a dzisiaj moim gościem jest poseł Anna Maria Żukowska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Posłanka Lewicy, oczywiście ja chciałam trochę zacząć od tego, jak się Lewica w ogóle czuje w tej obecnej sytuacji rządzącej, bo mam takie wrażenie, że trochę rewolucja zaczyna pożerać własne dzieci. A kto jest tą rewolucją? No właśnie, ta rewolucja to między innymi dzisiaj chociażby pani prokurator Ewa Wrzosek, o której powstał materiał Wirtualnej Polski. No i pani gdzieś tam miała z nią styczność na Twitterze, na portalu X. Jak się pani czuje w takiej sytuacji, w której no jednak ci gdzieś prokuratorzy czy wymiar sprawiedliwości no zaczynają być tacy bardzo mocno nadgorliwi? Widać, że być może łamią w prawo w imię przywracania tej praworządności. No, jest taka obawa, którą też wyraził i pan minister Bodnar i Stowarzyszenie Lex Superomnia, którego członkinią jest pani prokurator Wrzosek, no, że mogło dojść do przekroczenia uprawnień i że to jest bardzo jednak poważna sprawa i powinna zostać bezwzględnie wyjaśniona. I to jest różnica w standardach, w podejściu, które miała poprzednia władza, głównie pan Ziobro, który po prostu takie rzeczy zamiatał pod dywan. W ogóle nie byłoby dyskusji, nikt by się nie odzywał, każdy by mówił, że sprawy nie ma. Przecież oni za każdym razem szli w zaparte. Kiedy chodziło o Pegasusa, to mówili, że na początku, że nie ma. W ogóle Polska nie kupowała ten Pegasus. Potem jak się pokazała faktura, to dopiero przyznali, że o, jednak jest kupiona, a była kupiona, przypomnę, właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Tak, ale mówi pani o tym, że z jednej strony tutaj ta sprawa nie jest zamiatana pod dywan, ale Donald Tusk napisał takiego swojego tweeta, z którego nie wiadomo co wynika, no ale chyba chciał bronić pani prokurator Wrzosek w ten sposób i trochę ganić dziennikarzy Wirtualnej Polski. No było to takie niedopowiedzenie w tym tweecie, więc chyba nie do końca jest tak, że każdy chce rozliczać nawet tych swoich. No wydaje mi się, że jeżeli mówimy o panu ministrze Bodnarze, to na pewno, i jestem o tym przekonana, zrobi wszystko, żeby sprawę wyjaśnić, żeby nie było żadnych wątpliwości, żadnego cienia podejrzeń, że coś było w przypadku zmiany władz w mediach publicznych, bo przypomnijmy, że to o to chodzi, że tam było jakieś niedociągnięcia albo naruszenia. Ale no, myślę, że pan premier Tusk gra szeroko, to znaczy także dla tych takich najtwardszych fanów, zwanych silnymi razem, których ma każda partia polityczna i którzy zawsze mówią ani kroku wstecz. Ale ja uważam, że nie należy się poddawać tym swoim nawet najtwardszym fanom, bo jak się stanie ich zakładnikiem, to wtedy Twitter zaczyna rządzić polityką i to się wtedy będzie robiło jednak mocno i niepoważne i ryzykowne. No, ja też pamiętam przeprosiny tam dla jednego z użytkowników tegoż portalu w trakcie kampanii wyborczej. Sławomira Nitrasa, ale w nagrodę został ministrem sportu. Nie wiem, ale no to jeżeli anonimowi użytkownicy jednego z portali będą rozdzielać stanowiska publiczne, to nie wiem, czy w tę stronę demokracja powinna akurat podążać. Ja tak nie śledziłam przez święta tego Twittera, ale tak już później przeczytałam, że rzeczywiście na dziennikarzy Wirtualnej Polski, szczególnie Patryka Słowika, tam spadł jakiś dosyć duży hejt, bo oni zdaje się jakieś oświadczenie nawet wydali w tej sprawie, więc widać, no, że jednak zachęcanie tych gdzieś internowych hejterów do tego, żeby no nie wiem, bardziej mobilizowali się przeciwko dziennikarzowi, no ma też jakieś takie negatywne skutki. No chyba tak mi się wydaje, że to nie pierwszy raz jest zresztą, kiedy Wirtualna Polska dostaje po głowie, bo ona za każdym razem, za czasów PiSu też dostawała, o czym Patryk Słowik wspomniał. No tak, ale pytanie, czy w ogóle rozmawiamy o konkretnym portalu, o Wirtualnej Polsce, czy o dziennikarzu, któremu moim zdaniem nic nie można zarzucić. Nie przypominam sobie jakiegoś artykułu, który by się nie potwierdził, za którym musiałby przepraszać, z którym byłyby jakieś zafałszowania, niedociągnięcia, czy po prostu jakiś zły warsztat dziennikarski. Ja miałam przyjemność odbyć jeden wywiad z panem Słowikiem. To był bardzo wymagający wywiad, muszę powiedzieć. Pamiętam, naprawdę. Czytałam. Naprawdę przygotowanie faktograficzne tego dziennikarza jest potężne. I wydaje mi się, że jeżeli tak podchodzi do każdego tematu, to, no to zarzucanie mu, że nie wiem, co, bo to jest taka insynuacja, że on to za pieniądze robi, tak? Że Krzysztof Szubart. Tak, taka aluzja do tego, że jest opłacany, nie wiem, przez ziobrystów. No to jest absurd, bo dziennikarze mają obowiązek pisać o każdej sytuacji za każdych rządów. No na tym to polega i że mam obawę, że część środowiska prodemokratycznego, czyli tych fanów rozliczeń,
jest za takim pojmowaniem rzeczywistości, że jest tylko nasza strona i ich strona. I ta nasza strona też ma obejmować między innymi dziennikarzy. Ma obejmować i wymiar sprawiedliwości. Wszystko ma obejmować. A tak nie powinno być. Jesteśmy przy wymiarze sprawiedliwości. To Zbigniew Ziobro i to jego wejście do domu. Jak pani to ocenia, patrząc też z takiej perspektywy, że jego w tym domu nie było? No i on mówił o tym, że nie został poinformowany przez służby. Ja nie wiem, jak było, no bo to trzeba było chyba bilingami to sprawdzić. My tego też nie wiemy, bo to może dostał pismo, może go nie odebrał. Z tego, co wiem, złożył zażalenie na czynności prokuratora, więc to będzie wyjaśniane. Nie wiem, czy nie dostał zawiadomienia, ale też oczekiwanie, że będzie akurat dostawał telefon, jest trochę absurdalne, no bo jakby każdy tak miał dostawać telefon przed przeszukaniem, to raczej te przeszukania, wydaje się, nie miałyby większego sensu. No tak, ale jeden z polityków przypominał sprawę pana Gawłowskiego, który powiedział, że nie może być teraz w domu i zdaje się, funkcjonariusze poczekali na niego, aż on będzie mógł być podczas tego przeszukania. Tylko, że z tego, co wiem, to pan minister Ziobro nie przebywał w ogóle na terenie kraju i nawet jego najbliżsi współpracownicy z partii nie wiedzieli, w którym dokładnie kraju przebywa. Czy to była, czy to Belgia, czy to Holandia, czy to Luksemburg. Nikt dokładnie nie był w stanie nawet wskazać tego miejsca. Więc być może po prostu było niemożliwe skontaktowanie się z nim. Nie wiem tego. No, jeżeli doszło do jakichś nieprawidłowości, to mam nadzieję, że zostaną wyjaśnione. A panu ministrowi życzę oczywiście zdrowia. Natomiast, no, mówiąc szczerze, jak czytałam opis jego choroby, to myślałam, że on w ogóle nie jest w stanie mówić, ale był w stanie mówić nawet na zimnie w nocy, więc no, w jakimś tam horyzoncie czasowym, co zresztą sam zapowiedział, no, stawi się, rozumiem, przed prokuratorem do złożenia wyjaśnień. A cała kwestia Funduszu Sprawiedliwości dzisiaj, wydaje się, zatacza coraz szersze kręgi, bo tam coraz więcej osób będzie miało postawione zarzuty. Czy to rzeczywiście jest jakaś największa afera rządów Zjednoczonej Prawicy? No bo to ta kwestia właśnie Pegasusa, kupowanie Pegasusa za te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, kiedy nie na ten cel był przeznaczony fundusz. To jest na pewno jedna z większych afer, jeżeli chodzi o podejście do państwa, to znaczy o wyzyskiwanie tego państwa w sposób paralegalny, to znaczy tworzenie takich mechanizmów, żeby nie w sposób utajniony, tylko gdzieś właśnie przewidziany w przepisach, które samemu się skonstruowało, bo można wyprowadzać pieniądze na własne potrzeby. Czyli nie to, że tak do kieszeni, że kradniemy. Mówię o tym, że na przykład kampania, jak wyglądała kampania ministra Warchoła. Ona wyglądała tak, że on latał po całym województwie, po całym Rzeszowie, gdzie startował na prezydenta, rozdając takie wielkie czeki, tabliczki właśnie z Funduszu Sprawiedliwości, no, rzekomo mając wspomagać ofiary przestępstw, bo po to został powołany ten fundusz. A to było tak dla szpitali, dla straży pożarnej, dla gospodyń wiejskich, garnki. Ja szanuję wszystkie te instytucje, one zapewne powinny otrzymywać wsparcie publiczne. Tylko nie wiem, w jaki sposób wręczenie kompletu garnków kołu gospodyń wiejskich przekłada się na prewencję przestępstw. I chodzi właśnie o to podejście do państwa, o to, że mogę sobie w świetle kamer te publiczne pieniądze wręczać tak, żeby wszyscy właściwie czuli, że to są moje pieniądze i ja je rozdaję. To o to podejście chodzi. A czy to była największa afera pod kątem ilości środków? Tego nie wiem. No była też afera związana z respiratorami, być może tam jest więcej pieniędzy, ale chodzi właśnie o to podejście do państwa jak do własności, jak do takiego księstwa, z którego mogę, to jest moje i tutaj ja z tego Funduszu Sprawiedliwości, ja, czyli Ziobro i koledzy z suwerennej Polski, możemy czerpać. No tak, bo afera też Villa Plus i tutaj też są takie zapowiedzi, że w końcu gdzieś będą rozliczenia w tej sprawie. Była też afera NCBR i tutaj zaczyna to mieć kłopoty. To z kolei środowisko pana Bielana. Właśnie. Każdy miał takie swoje właśnie poletko z tych takich mini koalicjantów PiSu. Tak to wyglądało, żeby Prawo i Sprawiedliwość, żeby zapewnić spokój w koalicji, bo przypomnę, że to też była koalicja. Prawo i Sprawiedliwość często mówi, my tutaj jako jedyni wygraliśmy samodzielnie wybory. No nie do końca. Tam było więcej środowisk, to nie była też jedna partia. Każdy rząd od cały przestrzeni trzecią RP był zawsze rządem koalicyjnym. I no i żeby zapewnić spokój i głosowanie, zapewnienie głosów, bo przecież ta przewaga PiSu była w sumie niewielka w poprzedniej kadencji, to każdy z tych środowisk dostawało jakieś takie synekury, gdzie no, mogli mieć poczucie, że tutaj bez wpływu Kaczyńskiego sami mogą decydować, to jest ich właśnie tutaj obszar suwerennego działania. No aż działali w ten sposób, żeby jak najwięcej dla siebie zagarnąć, no to pokazują te afery, które właśnie wykryli dziennikarze. No tak, tylko że afery były zawsze.
żebym nie umniejszała tym aferom, bo rzeczywiście 8 lat rządów to jest taki okres, kiedy władza czuje się bezkarna w pewien sposób. Ale dlatego powinna się zmieniać. Dlatego się powinna zmieniać. Tak. I tak zresztą Polacy przyzwyczaili tak, że po 8 latach i Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości... No nikt nie rządził dłużej niż 2 kadencje właśnie, w trzeciej RP. Nie było 3 kadencji nigdy. Natomiast czy to trochę nie jest tak, że teraz Donald Tusk zmienił styl tej polityki, bo po raz pierwszy no rzeczywiście dochodzi do tych rozliczeń, bo po rządach Prawa i Sprawiedliwości chyba tych rozliczeń jako takich też nie było. Oni się czymś tam... Była ta komisja, Bergold i tak dalej, no ale nie było czegoś takich widowiskowych zatrzymań, czego się spodziewaliśmy trochę po Prawie i Sprawiedliwości, a tutaj okazuje się, że są. Myślę, że Donald Tusk wyciągnął wnioski z oceny, jaka nastąpiła po głosowaniu w sprawie postawienia ministra Ziobry przed Trybunałem Stanu. Wtedy, co się pani premier Ewa Kopacz nie dotarła, iluś tam polityków. I że to pokazało taki brak mobilizacji, że tego ludzie drugi raz nie wybaczą. Dlatego jest bardziej stanowczy w tej chwili i myślę, że cały rząd też no w ramach swoich oczywiście polityk sektorowych, ale głównie chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości oczywiście, dąży do wyjaśnienia, naprawdę dogłębnego wyjaśnienia, że to już nie będzie tak, że odpuścimy, że zapomnimy. Zresztą PiS zawsze też mówiło, że nie powinna być żadna biała kreska, to był błąd i trzeba zawsze rozliczać. No to rozumiem, że do siebie też będą stosować ten argument. No tak, tylko że oni właśnie nie rozliczali, więc pytanie, czy teraz nie stanie się tak, że jeżeli za jakiś czas, powiedzmy, za ileś lat Prawo i Sprawiedliwość, czy jakaś prawicowa formacja dojdzie do władzy, to zacznie... Stanie się. No i właśnie o to chodzi, żeby nie było z czego rozliczać. Właśnie na tym polega ta zmiana, że jeżeli my rozliczamy, to musimy mieć też świadomość, że sami będziemy równie dogłębnie prześwietlani w przyszłości, kiedy władza się zmieni. Dlatego należy tak prowadzić politykę i nie robić tego, co robił PiS, żeby nie narażać się później w przyszłości na odpowiedzialność karną. No ale to chyba i czy tak polityczną. Tak czy owak, zawsze gdzieś będą afery. Natomiast oprócz tych rozliczeń, co jeszcze dzisiaj ta koalicja rządząca ma do zaproponowania? Bo przed nami jest kwestia projektu w sprawie aborcji. Pani też starła się z Szymonem Hołownią w tej sprawie na temat tego, że on trzyma tą uśmiechniętą zamrażarkę cały czas. Czy tutaj będzie jakiś finał kwestii aborcyjnej wobec tego też, że prezydent jest jednak cały czas z obozu Zjednoczonej Prawicy? Ja mam nadzieję, że te projekty będą, tak jak zapowiedział pan marszałek, 11 czytane, wszystkie naraz, znaczy naraz, po kolei, 4. I że wszystkie trafią do komisji i w tych komisjach, w komisji, czy to ma być jedna komisja nadzwyczajna do spraw rozpatrzenia tych projektów, będą się toczyć dalej prace. A wiemy wszyscy, że prezydent Duda nie podpisze żadnej z tych ustaw. Żadnej, nawet tej, którą przedłożył pan Środowisko Polski 2050. Ale ludzie oczekują jasnego opowiedzenia się po jakiejś ze stron, po to, żebyśmy wiedzieli na przykład w przyszłości, czyli w wyborach prezydenckich, czy będziemy głosować na osobę, co do której nie można mieć żadnych wątpliwości, że podpisze ustawę, czy jednak na taką osobę, która może podpisze, może nie podpisze, czyli tak jak właśnie, znaczy trochę jak prezydent Duda, bo o prezydencie Dudzie wiemy też, że na pewno nie podpisze, a te wybory prezydenckie są niedługo, więc te prace mogą się toczyć albo do tych wyborów, albo te projekty mogą być ponownie składane, przecież nie ma żadnego przepisu, który by to uniemożliwiał. Ale jest potrzeba debaty, to znaczy wiem, że szczególnie Polki chcą, żeby można było o tym porozmawiać i żeby można było się dowiedzieć, kto ma jakie poglądy tak naprawdę. Czyli sugeruje pani trochę, że Szymon Hołownia to będzie ten polityk, który podpisze, nie będzie wiadomo, co zrobić z tym faktem, no bo powie na przykład, moje sumienie nie pozwala mi na podpisanie. Tak uważam, że może tak powiedzieć. No a ta kwestia referendum, czyli propozycja Polski 2050, dlaczego państwo od razu ją odrzucacie? Skoro tak jak pani mówi, większość Polek i Polaków chciałaby liberalizację, to mogą w referendum w tej sprawie zagłosować. Referendum samo z siebie nie stanowi prawa. Ono jest takim aktem opiniodawczym. No chyba, że jest wiążące. No tak, ale to nic nie zmienia. To znaczy to, że jest wiążące, nie wprowadza zmian w przepisach. To wprowadza i tak ustawa, którą trzeba przegłosować, a potem trzeba ją podpisać. I wbrew temu, co też myśli i komunikuje pan marszałek Hołownia, nie jest tak, że referendum i wynik jego, nawet wiążący, obliguje prezydenta do podpisania tej ustawy. Prezydent ma prawo, ma prawo weta do każdej ustawy z wyjątkiem 2. Budżetowej i prowizorium budżetowego. Tylko tyle przewiduje konstytucja. Każdą, nawet tą, która będzie uchwalona w wyniku podjętych decyzji w referendum ogólnokrajowym, również niestety, w każdym razie tak stanowi konstytucja, także może ją zawetować. Więc to nie jest jakaś grzelka
żelazna gwarancja tutaj, że to na 100% tak będzie. Zawsze to jest jednak jeszcze po drodze właśnie parlament, to jak zagłosuje większość i to, czy prezydent podpisze, czy nie podpisze, czy skieruje do Trybunału. Tak jak wiemy, ma różne opcje, a to jest wydłużanie tej drogi, o której już wiemy, że no, odbyły się te referenda już na ulicach polskich miast tak naprawdę. No ale wyobraź sobie pani sytuację, w której w referendum, nie wiem, 70% Polaków mówi, chcemy liberalizacji prawa aborcyjnego i prezydent nie podpisuje tego. Tak, wyobrażam sobie, że na pewno w przypadku prezydenta Dudy, że on i tak by nie podpisał. Co nas to jest to... Po prostu tak ma. Rozmawiałam z nim akurat ostatnio, więc był tak absolutnie do tego przekonany, to, co aż mnie przeraziło niestety. A w jakiej sprawie pani rozmawiała? Rozmawialiśmy, tak, ale przy okazji tak naskórkowo, ale jednak został poruszony temat aborcji. Pan prezydent stwierdził, że to jeżeli o to chodzi, to raczej nie ma co marnować naszego czasu, gdybyśmy chciały pielgrzymkować w przyszłości, w każdej innej, tak? Ale w tej po prostu nie ma opcji, nic go nie przekona. No jak nic, to rozumiem, że referendum też nie. No to jak to on zresztą to powiedział. Znaczy dał do zrozumienia, że on, niezależnie od referendum, on i tak nie podpisze. Jak to się skończy? To znaczy musimy wybrać takiego prezydenta albo prezydentkę, który po prostu podpisze taką ustawę liberalizującą prawo do przerywania ciąży. I tyle. Musimy mieć taką pewność. Mhm. Czyli rozumiem, że co? Rafał Trzaskowski, jeśli by kandydował, Donald Tusk albo Magdalena Biejat? Bo to na razie są te opcje, które gdzieś tam się pojawiają. Myślę, że co do każdego z tych nazwisk, nie przesądzając, kto by wszedł do drugiej tury i tak dalej. Ja oczywiście jestem zwolenniczką kandydatki Lewicy i też nie przesądzam, że to zresztą ona będzie, ale myślę, że będzie kobieta. To tak, to te trzy nazwiska uważam, że są gwarancją na to, że podpisze. A ta pigułka dzień po. Pan prezydent w jaki sposób argumentował, dlaczego on zawetował tą ustawę? Powiedział, że gdyby w ustawie samej było wpisane ograniczenie wiekowe, a nie delegacja do rozporządzenia, że dopiero minister czyli powiedzmy 18 rok życia, tak? Tak, to by w ogóle nie miał problemu i by to podpisał. I wbrew też wielu środowiskom prawicowym zaznaczył, że on absolutnie nie uważa, że to jest pigułka poronna, że to jest po prostu, wie, że to jest antykoncepcja i jak działa. Natomiast miał zastrzeżenie co do tego, że jeżeli się zdarzy taki kontakt seksualny osoby małoletniej, to rodzice o tym powinni wiedzieć. Czyli jednak taka dziewczynka powinna pójść do mamy, do taty i powiedzieć, mamo, tato potrzebuje pigułki. No, w świecie idealnym pewnie te relacje rodzinne tak powinny wyglądać, ale problem polega na tym, że nie żyjemy w świecie idealnym, nie zawsze tak wyglądają, nie zawsze dzieci mają kontakt tak bliski ze swoimi rodzicami. I no, co do jednego na pewno się zgodziliśmy, żeby ograniczyć liczbę niechcianych ciąż, a co za tym idzie potencjalnie aborcji, no to powinniśmy robić wszystko, żeby antykoncepcja awaryjna była jak najbardziej dostępna, no bo to... Pan prezydent się na to tym, zgodził, tak? Zgodził się z tym, że uważa, że tutaj no, prerogatywy rodziców powinny być honorowane i że ponieważ wszystkie inne zabiegi i wizyty lekarskie muszą być, zawiedzą rodziców, no to w tym wypadku według niego nie należy czynić wyjątku, tak to argumentował. A w sprawie w ogóle antykoncepcji uważa, że co, że też jakby rodzice powinni wiedzieć? No tak, tak. To znaczy, jeżeli też mówimy potencjalnie o przepisie, który by umożliwiał wizyty w gabinetach ginekologicznych od 16 czy tam 15 roku życia, bez wiedzy rodziców, bez samodzielnie, że można by się zapisać na wizytę ginekologiczną, no to też byłby przeciw. Mhm. Pani poseł, a jak pani w ogóle ocenia Andrzeja Dudę w tym momencie jego prezydentury? On jest człowiekiem, oprócz oczywiście tej kwestii, o której teraz rozmawiam, z którym można się porozumieć, z którym rząd po prostu może dojść do jakiegoś, nie wiem, do jakiejś ugody na jakiś temat? Są jakieś kwestie wspólne dla tego rządu? Nie wiem, czy rząd będzie chciał podejmować w ogóle takie rozmowy, ale mówiąc szczerze, to nam wstrzyma w związku z tym pewne procesy no, do momentu wyboru nowego prezydenta. Na przykład mówię tutaj o Krajowej Radzie Sądownictwa. Bo pani jest w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tak i no, myślę, że na razie w tym kształcie to prezydent nie ma ochoty podpisać tej ustawy. Pytanie, czy jeszcze nie ma tutaj pola przestrzeni na rozmowę z panem prezydentem, przekonanie go, że w tej ustawie nie ogranicza się jego prerogatyw. Tam nie ma przepisu, że prezydent powołał niewłaściwie wskazanych przez niewłaściwą radę i tak dalej sędziów. Po prostu jest nowy kształt wyboru, trochę powrót, ale poszerzony do tego, co było przed PiS-em, czyli wyboru sędziów przez sędziów, ale również tam jest większe pole dla demokracji, czyli
dla organizacji prawniczych, które mogłyby wskazywać kandydatów na kandydatów i ich opiniować. KRS też zrobił tak naprawdę trochę wbrew teraz właśnie rządowi, w przypadku chociażby TVP, więc widać, że to jest taka ostatnia instytucja, przy której jeszcze się może właśnie prezydent Zjednoczona Prawica przytrzymywać, to znaczy... No, myślę, że to są takie okopy Świętej Trójcy, faktycznie, to widać, bo jak przychodzę na obrady KRS-u, to czuję się jak przed wyborem 15 października, to znaczy, że jestem w opozycji. Obce ciało. Nie, no, że tu jest rząd, strona rządowa, a ja jestem w stronie, cały czas jestem po stronie opozycji, więc trochę schizofreniczna sytuacja, no bo w Sejmie nie jestem, ale w KRS-ie jestem. A w ogóle nie powinno być takiej rozmowy w KRS-ie. Znaczy to nie powinny być, nie powinno się tam toczyć taka polityka jak w Sejmie. Od tego jest Sejm, ja to też mówiłam wielokrotnie na tych posiedzeniach, że to jest przerażające i że właśnie do tego doprowadził PiS, że zamiast rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości, o powołaniach sędziowskich i tak dalej, to my tam rozmawiamy, pani przewodnicząca Dagmara Pawełczyk-Wojcka przygotowuje jakieś odezwy, pisma, my to kontrujemy, bo ona tam, to są takie właściwie gitki polityczne. I naprawdę KRS nie jest odgłosowanie jakichś uchwał pod tytułem, czy rząd jest dobry, czy jest zły. No to jest absurd. Ale na razie jest, no jest taka sytuacja, że cały czas ci sędziowie są w tym KRS-ie, my też jesteśmy. I no, będzie to zmierzało w mojej ocenie do jakiegoś pata. I w pewnym momencie myślę, że pewnie bliżej wyborów prezydenckich ta strona powołana przez PiS, no bo przecież oni są powołani przez PiS, bo to jeden klub za nimi głosował, po prostu się wycofa. Stwierdzi, że to już dłużej nie ma sensu. Ale może być tak, że jeżeli się rzeczywiście każdy na swoich pozycjach okopie, to nie będzie po prostu nowych powołań sędziowskich, dlatego że pan minister Bodnar nie rozpisuje już nowych konkursów. Te, które jeszcze trwają, zaległe, no jeszcze trochę ich jest, ale w końcu ten strumyk się wyczerpie. Nie będzie nowych powołań, tylko pytanie, co na to ludzie, którym się w związku z tym będą wydłużać postępowania, bo nie będzie sędziów, bo przecież część z nich odchodzi w stan spoczynku, czyli zmniejsza się liczba. Czyli na tym wszystkim stracimy my, jak zwykle. Mam nadzieję, że nie. Ja właśnie bardzo, bardzo będę przekonywać do tego, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji. Dlatego uważam, że jeżeli jest możliwość porozumienia z prezydentem, to powinno się podjąć taką próbę. I co z tego wyjdzie, nie umiem przewidzieć. Natomiast no, nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, że po prostu nie będzie nowych powołań sędziowskich i będzie tych sędziów ubywało jeszcze przez kolejne 17 miesięcy, aż do zmiany prezydenta. No ale czy my nie jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że ludzie nie wiedzą, kto ma rację i gdzie tak naprawdę, po której stronie stoi prawo? No bo przyszła nowa władza, mówi, że robi wszystko legalnie, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie. I my się w tym wszystkim tak naprawdę nie orientujemy, o co chodzi. Nowy prokurator generalny, krajowy, czy jest powołany zgodnie z prawem, czy nie. Znaczy, za dużo jest takich wątpliwości prawnych, o których też mówią prawnicy. Znaczy, to jest taka materia, która rzeczywiście jest dogłębnie poznana przez raczej wąskie grono wyborców i wyborczyń w Polsce. Czyli tak się uważam. Tym nie interesuje? Nie, na początku bardzo się wszyscy interesowali. Naprawdę te protesty w obronie sądownictwa były liczne i w obronie suwerenności Trybunału Konstytucyjnego i przecież łańcuch świateł w sprawie Sądu Najwyższego w obronie pani Gersdorf. Było ruch społeczny. Tylko potem myślę, że ludzie trochę się zaczęli już w tym gubić. Czy nadal ten Sąd Najwyższy jest jeszcze niezależny, czy już nie jest? Już nie wiedzą, czy jest. Nie, bo to się potem się robiło tak, że część izb była w tym Sądzie Najwyższym jeszcze nieobsadzona przez neosędziów, część już była, a część była taka hybrydowa. No i to już wtedy ludzie kojarzą tylko Sąd Najwyższy, nie wiedzą, znaczy wiedzą albo nie wiedzą, ale no nie jest taka dogłębna świadomość, że tam są jakieś izby i że jedna się może różnić od drugiej, w jednej są tacy sędziowie, w innej inni. To naprawdę no, główne środowisko prawnicze się tym pasjonowało. I to w związku z tym straciło taki aspekt sztandarowy bycia, czyli tutaj bierzemy praworządność na sztandar. I to nam też wychodziło w badania w ostatnich wyborach parlamentarnych, że to przywrócenie praworządności, to ludzie, znaczy deklaratywnie jak zapytań, to mówili, że tak, chcemy przywrócenia, ale to w takiej swobodnej wypowiedzi, jak mieli wymieniać, czego chcą od rządu, co jest najważniejsze, to było gdzieś na końcu. To co było najważniejsze? Najważniejsze było zmniejszenie inflacji, spadek cen i odzyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i prawa kobiet. No to z inflacją się udało, KPO prawie się udało. No jesteśmy na drodze. Czyli prawa kobiet. Prawa kobiet stały. No to tak, to wiemy dlaczego. Ale wróćmy jeszcze do tego sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał Konstytucyjny w ogóle przetrwa w tym kształcie, w jakim jest, bo też dziś pojawiły się głosy ze strony koalicji rządzącej, że trzeba by może go po prostu zlikwidować. No można, tylko co trzeba by też konstytucję zmienić w tej sprawie. No, teoretycznie jest to możliwe, nie w każdym państwie funkcjonuje. Mogłaby być taka rozproszona kontrola oczywiście konstytucyjna, czyli przez poszczególne sądy, ale myślę, że to jest w sferze science fiction, można sobie tak na zajęciach z teorii prawa o tym pogadać. A tak naprawdę co będzie z Trybunałem? No nikt tych ludzi, którzy tam siedzą, pani Pawłowicz, pana Piotrowicza, nie wywiezie na taczkach. Nie jednak. No, nie, dlatego, że nie pozbawia się kogoś funkcji przez usunięcie go z miejsca, w którym siedzi. Zawsze mogą się przenieść, nie wiem, siedzieć gdzie indziej i dalej twierdzić, że są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. No to trochę jak to nie CVP budynek... przenieśli się dziennikarze do Republiki. No przenieśli, więc no, to nie budynek tworzy instytucje. No, przedłożyliśmy kilka projektów, jak pewnie państwo wiedzą, jako koalicja dążących do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie, czy będzie jakakolwiek wola Prawa i Sprawiedliwości, żeby to przeprowadzić. No bo oczywiście to jest, mówimy między innymi na przykład o zmianie konstytucji, no tutaj byłyby potrzebne głosy spoza koalicji rządzącej. Nie wiem, czy do PiSu dotrze, że to dłużej nie ma sensu utrzymywanie takiego Trybunału, który praktycznie nic nie robi. No bo umówmy się naprawdę, no to co ewentualnie ludzie wiedzą o wymiarze sprawiedliwości, to wiedzą, że Trybunał nic nie robi. Naprawdę, orzekanie 12 spraw rocznie. Jest Trybunał. No, że jest taki budynek, tak? No tak, no. Ale ten budynek jednak... Ale stracił straszliwie. Spowodowała, że jest zaostrzenie ustawy aborcyjnej, więc jednak no, coś potrafił zrobić. No tak, niestety. Czyli to, co potrafił zrobić, to coś zepsuć, a potem można powiedzieć, że szczęśliwie nie podejmował innych tematów, czyli nie psuł więcej. Będzie mniej do naprawiania. Ale... Straszne jest to, że kiedyś no, instytucja miała prestiż. No, jeżeli było ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w jakiejś sprawie, to wszystkie telewizje zmieniały ramówkę, włączały akurat to posiedzenie, tam wychodził przewodniczący i ogłaszał wyrok. I to był temat, wszyscy przykładali do tego wagę. Teraz nie przypominam sobie, no to czy gdzieś leci na pasku, że tam Trybunał, ewentualnie jak mu się zdarzy, coś tam orzeknie, ale to nie jest wydarzenie, to nie jest komentowane też tak na gruncie na gruncie jurysprudencji, czyli takiej nauki szerokiej o prawie, czyli większość prawników się tym, mówiąc szczerze, po prostu nie przejmuje. Mając podejście, że takie, że no... No bardzo, bardzo jest duża utrata prestiżu tej instytucji jako takiej, która rzeczywiście ma wpływ na stanowienie prawa w Polsce, na ocenę tego prawodawstwa i wszyscy wiedzą, że to jest instrument polityczny w tej chwili, dlatego odbudowanie tego będzie trudne, żeby Polacy znowu uwierzyli, że to jest instytucja, która stoi na straży ich praw. Która ich tak, bo praw, o to chodziło, prawda? Praw interesu nie zabiera, społecznego, nie, tak. Tak, a tutaj z tego, co pamiętamy, no pamiętamy właśnie takie głównie zabieranie tych praw, a nie ich poszerzanie, czy właśnie stawanie na ich straży przeciwko rządzącym, bo tak naprawdę no to wtedy dochodzi do takiego konfliktu między władzami właśnie. I Trybunał po to został wymyślony, żeby tak kontrować tę władzę ustawodawczą, która może mieć potencjalnie jakieś zapędy. Zaznaczam, że ta nie ma takich, ale gdyby miała, no po to był wymyślony. Teraz po prostu to nie działa. 1,9 to jest inflacja dzisiaj. Dlaczego Adam Glapiński w takim razie ma być postawiony przed Trybunałem Stanu? No do inflacja zjechała. No, to prawda, tylko że pan prezes Glapiński, po pierwsze nie był prezesem, nie jest prezesem niezależnym, konsultował swoje decyzje w siedzibie partii ówcześnie rządzącej Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, komunikował rzeczy, które mogły zaszkodzić ludziom, mówiąc, że nie będzie podwyżek stóp procentowych, że on jest tego pewien, on to gwarantuje. Naprawdę były takie wypowiedzi bardzo stanowcze, co do których w ogóle nie pozostawiał wątpliwości, że... No to mylił się, tak? Ale czy to jest... No ludzie wtedy podejmowali jakieś określone decyzje, nie wiem, być może inwestycyjne. Że brali kredyty. Tak, na przykład... I potem mieli problem. To jest prawda, że jeżeli on się pomylił w estymacjach, to nie jest przestępstwo. Ale pytanie, czy on się pomylił, czy on celowo komunikował nieprawdę. I to trzeba ustalić.
Między innymi po co właśnie miałby celowo komunikować nieprawdę? Po to, żeby dawać ludziom przeświadczenie, że w kraju jest dobrze, wszystko jest super i stan budżetu i finansów państwa jest cudowny. Żeby po prostu się tym nie przejmowali, nie interesowali i że to był przekaz potencjalnie ustalony z władzą, czyli z PiS-em. Po to jest Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która przecież no, nie przesądza. Ona, bo ona przygotowuje ten wniosek do Trybunału Stanu formalnie. I chodzi o to, żeby móc to wyjaśnić. Na przykład na właśnie tam posiedzeniu takiej komisji, gdzie pan prezes będzie wezwany. No i ona ma takie też kompetencje paraśledcze i można po prostu będzie się zapytać pana prezesa i poprosić go o przedstawienie konkretnych dokumentów. Czy te analizy były rzeczywiście takie, jakie ogłaszał, czy były inne, a on próbował zafałszować rzeczywistość na zamówienie polityczne. Tak, będzie ta komisja, później będzie głosowanie. Tak. I zdaje się, większość kwalifikowana jest potrzebna, tak? Tak, to znaczy to jest większość, którą ma koalicja rządząca. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje to teraz ad hocowo zablokować właśnie wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który ma stwierdzić, że nie, jednak tak nie jest i tak samo, bo to jest jedyny przypadek, który jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, że jest potrzebna mniejsza większość do postawienia takiego wniosku, przegłosowania. We wszystkich innych to jest taka większość jak większość konstytucyjna. Czyli żeby prezydenta postawić na przykład, czy ministrów, a tutaj jest ona mniejsza, no ale tak stanowi konstytucja, no ale znowu będziemy po 30 latach stwierdzać, że to nie jest prawda, co tam ustawodawcy wpisali i dopiero żaden wcześniej trybunał nie miał takich wątpliwości, a ten nagle ich nabrał, bo Prawo i Sprawiedliwość skierowało taki wniosek. No tak, ale później na koniec dnia mamy też Sąd Najwyższy i panią Manowską, która może się różnie zachować. Więc Adam Glapiński ostatecznie może w końcu nie zostać odwołany, znaczy nie postawiony pod Trybunał Stanu, a przy okazji odwołany ze swojego stanowiska. No i jeszcze na koniec też mamy Bank Centralny, pamiętajmy o tym. Czego się nie da odwołać, można go złożyć z urzędu, no z mocy prawa po prostu, gdyby został skazany przed Trybunałem Stanu. Ale to nie ma procedury jakiejś odwoławczej wcześniej. Można wtedy ewentualnie zawiesić go w wykonywaniu obowiązków w trakcie procedury przed Trybunałem Stanu. Rozumiem, że takie jest założenie. I że wtedy po prostu pełniącym obowiązki będzie ktoś innym. Mam nadzieję, tylko nawiasem, że nie będzie to pani profesor Tyrowicz, która za każdym razem żąda podwyższenia stóp procentowych, mimo że ta inflacja już jest właśnie 1,9. No tak. No, ale później jeszcze mam ten bank centralny. Przewodnicząca Banku Centralnego już wysłała pismo w sprawie Adama Glapińskiego. Tak, Christine Lagarde. W obronie no, niezależności NBP. Ale to nie zmienia, właśnie chodzi o to, żeby wyjaśnić, czy ta niezależność jest i czy była. I tutaj pani przewodnicząca powinna mieć tę wiedzę, że mamy poważne wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście przez te kilka lat Bank Centralny Polski był niezależny. No zobaczymy, jak na to zareaguje Europa, bo być może oni będą się przeciwstawiać i nic się nie stanie ostatecznie Adamowi Glapińskiemu, który pewnie będzie teraz używał każdej możliwej sposobności, żeby wzywać jednak Europę do przeciwdziałania ruchom koalicji rządzącej. No ma prawo robić to, co uzna w ramach oczywiście wszystkich rzeczy legalnych. Ma prawo robić to, co uważa. No, Prawo i Sprawiedliwość też w poprzedniej kadencji, jak to oni mówią, donosiło na Polskę do Brukseli i pewnie teraz też będą tak robić, chociaż uważali to za wielki grzech i brak patriotyzmu. No trochę się wam odwróciły role, tak? Znaczy z drugiej strony wy teraz no tak, tylko po co było wtedy to nazywać brakiem patriotyzmu? Nie jest brak patriotyzmu, tylko po prostu odwoływanie się do instytucji unijnych, które mogą raz zająć takie stanowisko, a raz inne. Nie wykluczam, jakie zajmą, jakie Europejski Bank Centralny zajmie w tej sprawie. Nie przesądzam w tym momencie. To czy będą jeszcze jakieś inne rozliczenia? Bo jakby, czy kończy się to na Adamie Glapińskim? Przeszliśmy przez wymiar sprawiedliwości, kończymy na szefie NBP. No, jest jeszcze parę innych spraw do wyjaśnienia. No, mamy tę aferę respiratorową chociażby. Mamy wspomniane przez panią NCBR i kwestie Willi Plus. Jest tego sporo i to po prostu będą się te sprawy toczyć. One wiadomo, że będą się toczyć przez ileś lat, do tego, że tego jest masa. No tak, ale to kiedy zaczniecie państwo rządzić?
W sensie wiem, że pani nie jest w rządzie, ale, ale rządzimy... po rozliczaniach, no bo do tej pory zdaje się wyszło 17 projektów. Chodzi o ustawy, tak. Rozumiem. Więc to jest bardzo mało jak na te ponad 100 dni rządu już teraz. Koalicji rządzącej. Więc kiedy będą jakieś realne działania, bo mamy wobec też tych 100 konkretów, też zdaje się 9 czy 8 zrealizowanych. Ale ja nie odpowiadam za 100 konkretów. To trzeba tutaj posadzić polityka Koalicji Obywatelskiej, bo to był program wyborczy Koalicji Obywatelskiej, nie Koalicji Rządzącej. Programem Koalicji Rządzącej jest umowa koalicyjna i ona jest realizowana, ale po to, żeby była zrealizowana rzeczywiście, to nie ukrywam, że w środowisku czterech partii jest to, te negocjacje pewnie trwają dłużej niż jak to są, nie wiem, dwie partie. Ale one naprawdę, myślę, że na początku czerwca wjedzie już cały taki pakiet ustalony. Między innymi już jesteśmy na finiszu prac związanych z mieszkalnictwem. Czyli no będzie to porozumienie, że wiadomo, no jest to koalicja, więc... Mieszkanie na wynajem. Takie, więc tak? Nie wszyscy, znaczy nie będzie tak, że albo będzie to, albo będzie to i drugiego nie będzie. Czyli no będzie jakaś sfera kredytu proponowanego przez pana ministra Hetmana. Ten ale 0%. Będzie też... Tak, ale z różnymi obostrzeniami, takimi, że tego potem nie można sprzedać i tak dalej, TBS-y. I będzie ten komponent mieszkań na tani wynajem, tam jest już 5 miliardów złotych na to asygnowane. I to są takie rzeczy, które no, urodziły się w bólach, nie ukrywam tego. Ale ta koalicja się poznaje i dociera i myślę, że wreszcie dojdzie do takiego... stwierdzenia stanu faktycznego. To znaczy, nie ogłaszajmy może czegoś bez ustaleń z partnerami, bo potem nam to tylko wydłuża proces decyzyjny. Szybciej by było jednak, jakbyśmy to ustalali czyli w ministerstwach do tej pory i potem dopiero ogłaszali już jako cała koalicja. Państwo się z tym mierzyliście, tak? Że to było bez ustaleń ogłaszane. No, to prawda. Tak, myślę, że na początku każdy trochę próbował sprawdzić, na ile sobie może pozwolić wobec partnerów. No, ale myślę, że każdy się już spozycjonował i to wie. A na ile wobec lewicy może sobie Donald Tusk pozwolić? Bo mówi się o takim poczuciu tymczasowości lewicy w rządzie, że politycy, którzy tam są, myślą sobie, że tak naprawdę nie będą tam za długo, bo Donald Tusk tak mocno się rozpycha. Ale bez nas, czyli bez klubu parlamentarnego lewicy, nie będzie w Sejmie większości. Chyba, że nie wiem, jakie ma plany. Znaczy nie podejrzewam, że takie ma, no ale no co, Konfederacja? No nie sądzę, żeby jednak wyborcy Koalicji Obywatelskiej byli zadowoleni z tego, bo to jest zupełnie antydemokratyczne grono ludzi, którzy o poglądach, no takich na przykład jak pan poseł Braun, no nie wiem, czy naprawdę wyborcy Koalicji by chcieli aliansu z tą formacją, więc chyba jednak lepsza lewica. Lepsza lewica. A jakie wizje w takim razie ma też ten rząd? No bo wizje Prawa i Sprawiedliwości były dosyć jasne i chociażby kilka takich inwestycji gdzieś tam ten poprzedni rząd państwu pozostawił i tutaj CPK. O CPK w ostatnich miesiącach coraz ciszej. Po tym jak odbyła się debata w tej sprawie w Kanale Zero, to raptem okazuje się, że już nikt o tym nie mówi. Ten projekt po prostu został pozostawiony sobie sam, żeby umrzeć śmiercią naturalną? Mam nadzieję, że nie. No jest jeszcze zespół pana ministra Horały, w którym też jestem, który wzywa pana pełnomocnika Laska do przedukładania dokumentów, o których mówił, tych audytów. Potem się okazało, że tych audytów jednak nie ma. I teraz, audyty, że i teraz są drogie. Jednak, no i teraz jednak mają być. To znaczy znowu został rozpisany konkurs też i na audyty i z tego, co wiem, na nowego dyrektora tej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli wcześniej był to pan Chorała, pan Lasek jest teraz tylko pełnomocnikiem, a formalnie jest konkurs rozpisany, więc jednak coś się dzieje i mam nadzieję, że to nie zostanie zakopane, bo to jest szansa rozwojowa dla Polski. Szczególnie tutaj mówię o transporcie kolejowym, który był jednym z ważnych komponentów tej inwestycji. No i to lotnisko, też przypomnijmy, ono nie miało być tylko i wyłącznie dla samolotów cywilnych, tak jak tutaj Wizer argumentuje, no przecież jest, ale tam nie ma transportu cargo, a poza tym takie lotnisko jak Modlin nie jest przystosowane, no tak jak mówi pan premier Tusk, musimy się przygotowywać na ewentualne bycie w wojnie, w stanie wojny, to ono było w założeniu także pod takim miało być hubem transportowym dla sprzętu wojennego, który gdzieś trzeba szybko przesyłać, no to
Małe lotniska cywilne nie byłyby w stanie sobie poradzić z tym, bo to musi być właśnie i kolej, która dowiezie, nie wiem, te czołgi, helikoptery czy inne rzeczy, które są potrzebne. I dlatego to było ważne. Z kilku rzeczy, czy z kilku względów, czyli jako port cywilny, osobowy, jako transport cargo i jako lotnisko na wypadek wojny. I naprawdę ja nie przyjmuję argumentu, że to wróg będzie wiedział, gdzie celować. No to przypominam, że jak mówiliśmy o bazie w Redzikowie antyrakietowej, to też był taki argument, nie budujmy tej bazy, bo Rosjanie będą wiedzieli, gdzie tam strzelić, gdzie celować. Rozumiem, że teraz nie wiedzą na przykład, gdzie jest Sejm, w jakim miejscu, albo w Okęcie też nie wiedzą, gdzie leży Okęcie. No, trochę dziwny to był argument. No dobrze, mówiła pani o tym, zdaje się, w Kanale Zero też, że to też jest jakiś lobby za tym Modlinem, które stoi i to ludowcy stoją za tym, żeby jednak ten Modlin był tym najważniejszym lotniskiem i dlatego sprzeciwiają się budowie CPK-u. No, środowisko PSL-u jest bardzo mocno od czasu samego powstania lotniska w Modlinie związane z tym, no z tą, z no, z portem, portem lotniczym w Modlinie, bo część własności to jest Sejmiku Mazowieckiego. Tam w Sejmiku Mazowieckim, przypomnijmy, od 20 już lat rządzi Adam Struzik, marszałek z PSL-u, który no już no ma taką władzę, bo jeżeli tyle lat się rządzi, to myślę, że w pewnym momencie trochę się zagubił i naprawdę tam się znaleźli członkowie zarządu województwa, znaczy, przepraszam, członkowie sejmiku, zarządu sejmiku województwa mazowieckiego znaleźli się w zarządzie portu lotniczego Modlin i też jakieś tam też powiązania inne rodzinne były. My na to wskazywaliśmy wielokrotnie, że to jest jednak patologia i to, co pisze szef Wizera, który jest bardzo aktywny medialnie ostatnio, no, pokazuje, że to jest bardzo ostry lobbying. On po prostu, wiadomo, no, nie chce tracić kontraktów. Szantażuje, mówi, że no, Polacy stracą szansę na tanie loty, bo on się wycofa, bo on ma taki model biznesowy. No, życie i gospodarka nie znosi próżni. Poza tym nie wiem, czy jeżeli miałby się wycofać z Modlina, to gdzieś indziej będzie inna firma, która będzie oferowała tanie loty. Przecież to nie jest jedyne lotnisko, jakie istnieje. Równie dobrze takie firmy mogłyby pracować, mogłyby funkcjonować w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Czyli tak dla CPK, jeśli chodzi o panią. A jeżeli chodzi o mnie, tak. Tak, zdecydowanie. Znaczna część lewicy również. To przejdźmy na sam koniec tych wyborów samorządowych. No i Magdaleny Biejat, ona wystąpiła na debacie. Jak pani ocenia, jakie szanse ona ma w tych niedzielnych wyborach? Nie chcę przesądzać, bo to zawsze jest takie trochę hazardowe podejście do polityki, żebym tutaj obstawiała jakiś wynik konkretny, ale mogę powiedzieć o swoich nadziejach. Mam nadzieję, że jej wynik pozwoli na wprowadzenie do Rady Miasta Stołecznego Warszawy silnej reprezentacji lewicy i środowisk miejskich, żeby to był mocny, duży klub, od którego, no to w sferze oczywiście marzeń, żeby to było możliwe, żeby od tego klubu zależały decyzje podejmowane w mieście, czyli żeby mieć wpływ na większość. Czy tak będzie, zobaczymy, ale na pewno ten klub będzie, na pewno będzie silny, na pewno będzie bardzo mocno skupiony na pomocy tym, którzy są w Warszawie defaworyzowani, bo to jest na przykład prawa strona Wisły, która cały czas jest w ogonie zmian. Jestem po prawej stronie Wisły. Zawsze jest na końcu zmian. Zawsze jak jest tramwaj, to najpierw na Wilanów, a nie na Gocław. Tak? Bo Gocław jest po prawej stronie Wisły. I to trzeba zmienić. Znaczy to naprawdę takie paternalistyczne podejście, że tam Praga to sobie poczeka, bo tam nie wiem co, ubożsi ludzie żyją. Po pierwsze to się w ogóle też zmienia, a po drugie no nie ma zgody lewicy na rozdzielanie tego i preferowanie lewej strony Wisły bez przerwy. Już dosyć. Już naprawdę tu jest wybudowane tyle rzeczy, most, że... Most, prawda? Połączył. Tak, tylko połączył w ten sposób, że z tego mostu to można zjechać na autostradę, jeżeli chodzi o właśnie lewą stronę Wisły, znaczy autostradę. No na Wisłostradę. Ale w każdym razie bardzo ruchliwą drogę, a po praskiej stronie Wisły to się kończy no, na plaży, no też nie jest to skomunikowane z częścią
miejską, tak, żeby to rzeczywiście była kładka nie tylko instagramowa i taka, żeby tam na niej na środku sobie stanąć, zrobić zdjęcie, popatrzeć na Wisłę, co niewątpliwie jest jej wielkim walorem, zgadzam się, ale jeżeli chodzi o potraktowanie tego jako użyteczność transportowa, to po pierwsze to powinna być jednak rozdzielona tam droga dla rowerów i dla pieszych. Tak, to prawda. Bo to jest niebezpieczne, no widzieliśmy to teraz w święta, kiedy tam cieszyła tłumy, się. Tak, absolutnie. Dzieci wpadają na psy, psy na rowery, rowery na staruszków i to nie jest chyba zbyt bezpieczne. No i żeby to jednak połączyć, mam nadzieję, że to się zmieni, że rzeczywiście będzie albo kładka, albo no, jeszcze nie wiem dokładnie, jak można by to rozwiązać, bo niestety nie było to nie było takich planów i na tym etapie nie zostało to przygotowane, kiedy ta kładka była planowana, żeby ją połączyć bezpośrednio, bo tam na wysokości lewej strony Wisły jest Stare Miasto. Mhm. I z drugiej strony Praga też powinna mieć możliwość używania tej kładki do przemieszczania się nie tylko dla celów rekreacyjnych, może tak, tylko po prostu rzeczywiście zwiększenia komunikacji między tymi stronami Warszawy obiema. Rafał Trzaskowski jako ten prezydent Warszawy, no, który ubiega się o drugą kadencję, to jest dobry prezydent? On coś zostawia po sobie oprócz tego właśnie mostu, który zbudował dopiero co. No myślę, że tę kładkę też oddał celowo przed świętami, przed wyborami, żeby móc się nią pochwalić, chociaż były zdjęcia zrobione przez różnych zwiedzających tę kładkę, że jeszcze parę śrubek tam nie zostało tak, do końca dokręconych, więc widać było mocny pośpiech, żeby zdążyć. Ale no dobra, no jest ta kładka, jest fajna, jest do poprawienia na pewno. Zostawił poza tym rozgrzebaną strasznie Warszawę. To znaczy inwestycje, które powinny się już wcześniej skończyć, a dalej się wloką i uprzykrzają życie mieszkańcom. Do tego wcale tego tak nie ułatwiają w przyszłości życia. To znaczy na przykład mówimy o Puławskiej, która jest rozkopana totalnie. I można było przy tej okazji już rozkopywania zrobić drogę dla rowerów i poszerzyć chodnik, który po prawej stronie, znaczy po prawej patrząc z południa na północ, jest, no jest tak wąski, że, bo parkują tam jeszcze samochody, że bardzo często nie da się przejść z wózkiem dziecięcym, nie mówiąc o wózku inwalidzkim. No, no to jest w XXI wieku w jednym z, no to już właściwie centrum Warszawy też ten Mokotów. To należałoby zmienić. Jeżeli i tak już się wykłada tyle pieniędzy na tę inwestycję i wszystko się tam rozwala, zmienia i przebudowuje, to nie rozumiem, dlaczego tutaj nie było takiej decyzji. No i to się wlecze. I tak jak mówiłam, no, są plany metra, które większość osób zajmujących się transportem miejskim mówi, że to jednak to metro w tym przebiegu nie ma sensu, że lepszy byłby i tańszy tramwaj. Właśnie tramwaj na Gocław. Też nie rozumiem, czemu pan prezydent nie podjął tej inwestycji, nie kieruje się tymi rozwiązaniami proponowanymi przez inżynierów ruchu miejskiego. Miało być 5 parków. Tak zapowiadał pan prezydent na początku kadencji, też w kampanii wyborczej poprzedniej. I będzie Central Park miał być przy Pałacu Kultury chyba nawet. Tak, i jednym z tych parków to jest Plac Pięciu Rogów, który też to nie ciężko jest park. Parkiem nazwać, bo jest raczej takim mocno wybetonowanym parkiem. Chmielna, która jest też cały czas, no właściwie wygląda jak menelownia. I Praga, która cały czas nie może się doczekać właśnie czy to tramwajów, czy zwiększenia bezpieczeństwa i też stawianie na takie instytucje kultury, które mogłyby animować życie społeczne, akurat po prawej stronie Wisły. Też tutaj wystarczy już teatrów, myślę, i inwestowania i finansowania instytucji kultury po lewej stronie Wisły. Myślę, że teraz czas, żeby tworzyć je po stronie praskiej. To tak na koniec, pani poseł. W takim razie, dlaczego Rafał Trzaskowski wygra te wybory? Bo wygra, no wiemy to. Pani mnie stawia w niezręcznej sytuacji. Ja mam nadzieję, że będzie druga tura. Zobaczymy. Wtedy byłoby wszystko możliwe, uważam. Nie wiem, czy do tej drugiej tury dojdzie. Mam taką nadzieję cały czas. I zachęcam państwa do głosowania oczywiście na Magdalenę Biejat. Ale jeżeli tak będzie, to będziemy o tym rozmawiali już po wyborach w niedzielę. I wtedy
wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście pan prezydent Trzaskowski będzie tym prezydentem Warszawy, czy jednak będzie miał inne ambicje. Nie, no bo serio, startowanie tak na półtora roku, żeby być prezydentem, kiedy przez miało się pięć lat i naprawdę obiecało się tyle inwestycji i dowiozło się jedną, to znaczy tę kładkę, to... No to mówiąc szczerze, ja też nie słyszałam teraz żadnej takiej obietnicy pana prezydenta, co on by chciał zrobić w następnej kadencji. No może dlatego, że wie, że nie będzie tej całej kadencji. Znaczy tak przypuszcza, zakłada w swojej głowie. No zobaczymy. Polityka bywa nieprzewidywalna i jak pamiętamy, prezydent Komorowski też zakładał, że wszystko jest już jasne, karty są rozdane. I wygra w pierwszej turze. I że wygra w pierwszej turze. No nie wygrał nawet w drugiej, więc ja przestrzegam przed takim poczuciem absolutnej pewności co do tego, co się wydarzy. Warto mieć jakiś plan B, czyli na przykład jak jednak będę tym prezydentem Warszawy przez 5 lat, to co ja w tym mieście zrobię? Bo już widzę, że już Platforma szuka zastępcy, zastępczyni. No nie wiem, czy to jest poważne po prostu. Anna Maria Żukowska była moim gościem. Dziękuję pani. Dziękuję, dziękuję bardzo. Nagranie i produkcja Studio Plac.